Witam serdecznie. Przyjechała kostka. Trzeba znowu trochę porobić. Mamy sobotę, więc działamy coś u siebie. Obsadziłem już krawężnik. Ten krawężnik tutaj jest na taki suchy beton obsadzony, ze względu na to, że jak tu samochodem będzie się jeździło, ile będzie się kiedyś tam jeździło, to żeby ten krawężnik jednak był stabilny i nie luzował się, żeby szpary się nie rozjeżdżała nam się jak gdyby kostka. Ale dzisiaj nie o tym, nie o tej robocie, bo co ja tu mogę wam pokazywać, są kanały, jest kanał Brukasz, jak się nie mylę, chyba tak się nazywa. On tam pokazuje bardziej dokładnie, jak to się robi. I jeżeli ktoś tam chciałby sam robić, to może właśnie z niego, z jego tam porad korzystać, czy z jego filmów. A ogólnie, no pamiętajcie, no to nie jest trudna robota. Jak ktoś tam ma trochę chęci i pojęcia, to sobie sam położy taką kostkę. Wiadomo, że ubijarkę tą możecie sobie wypożyczyć na dzień. Nie są to jakieś wielkie pieniądze. Ale dzisiaj to ogólnie nie o tym, tylko o tym, ile to kosztuje. Ile kosztuje taka kostka, ile kosztuje to mniej więcej położenie samemu, a ile położenie firmy. Ja się oprę na cenach tutaj okolicznych, czyli jakby tych, których znam, bo dwie osoby znajome moje tutaj w wiosce niedaleko kładły kostkę firmami i znam ceny, jakie tam zapłacili, więc też wam powiem, ile to mniej więcej kosztuje w przybliżeniu za metr, bo to trudno tam dokładnie tak oszacować, bo ceny były tam akurat razem z materiałem, ze wszystkim, czyli nic inwestora nie interesowało. Czy to dużo, czy mało, to też sobie tam sami to ocenicie. Ale na początek wam powiem, jak widzicie, trochę o swojej tej kostce, o tym, co tutaj robię. Jak widzicie, ja coś takiego kładę. Ona ma różne kształty u mnie, tutaj chyba 4 czy 5, 4 chyba kształty są różne. I czemu taka, a nie inna? No bo taka, no jakaś szara, w szarości takie. Więcej tych szarości niż czarnego. W każdym razie i taka jest. Cena za tą kostkę 57 zł za metr kwadratowy, u mnie akurat. Nie wiem, jak gdzieś w innych regionach. Jaka to jest nazwa, to tam bez różnicy, bo ja wam powiem szczerze, że jeżeli ktoś by chciał na przykład taką, to podobną już ja mam, co wcześniej kładłem, mam innej firmy, a teraz jest identycznie taka sama kostka, te same kształty, ta sama grubość i innej firmy, o 3 zł tańsza na metrze. Także to bez różnicy. Pojedziecie sobie gdzieś tam do składu takiego, gdzie mają kostki, sobie obejrzycie i wam i sobie czy taką kupicie, więc tutaj cena jak gdyby nie gra roli, ale poniżej 50 zł szóstki, czyli szóstki jakby szóstki grubości, to raczej nie kupicie. No i zależy, jak jest jeszcze barwiona. Tutaj jak widać, nie wiem, mam nadzieję, że widać taki ten, czyli jest jakiś centymetr barwiony. Dalej już jest zwykły szary beton. Niektóre są malowane w ogóle, szczególnie w marketach budowlanych, to tam najczęściej się zdarza. Czemu taka? Taka akurat wyszła i taka jest. Ja mam jeszcze obwódkę z takiego czegoś, z takiej kostki, też ta jest akurat szóstka, jest z posypką. Ta jest taki kolor buraczkowo-sraczkowy, nie wiem, jakiś żółty albo coś takiego, do luny pasuje w każdym razie. Ta obwódka to ja od początku jej nie chciałem, ale Ania tutaj zadecydowała, że chce mieć, żeby nie było takie wszystko szare, tylko żeby trochę tam było rozjaśnienia. Jednemu będzie się podobało, drugiemu nie. To wszystko, pamiętajcie, jest jakby każdego człowieka inny punkt widzenia i każdy będzie co innemu, co każdemu prawie co innego się podoba. Kiedyś nie było takich problemów, powiem wam szczerze, bo człowiek jak zajechał do sklepu, to się cieszył, że jakąkolwiek kupił, najczęściej szarą taką zwykłą, jakoś tam kwadraciki czy prostokąty i się cieszył, że w ogóle kupił. Teraz jest wybór duży i jest dlatego problem, co położyć, bo to nie pasuje do elewacji, a to nie pasuje do rynny, a to nie pasuje do płotu. I tak zanim wybierzecie, to 5 razy będziecie jeździć do takiego składu z tymi kostkami, zanim się w końcu na coś tam zdecydujecie. Ale ogólnie tych kostek z posypką, które są tutaj, ta żółta, która jest na obwódce i ta biała, którą wykorzystałem, pamiętacie, w garażu, ona będzie teraz wyrzucona, tam trochę przerobię tą folię bąbelkową, wyrzucę i dam normalną folię pod spód, żeby tam właśnie woda gdzieś nie zaciekała. I
i zmienię na taką już szarą, że będzie do samego garażu, bo tamta była tylko tak właśnie tymczasowo, żeby nie nosił się taki, bo to w tych garażach albo w wejściu, albo ten, to każdy chyba wie, kto budował, jak to wygląda. Najczęściej to jest taki rozwalisko takie. Więc żeby to zasłonić, to położyłem wtedy tą kostkę, a teraz zmienię ją, przy okazji naprawię to, co zepsułem. Położę taką zwykłą, płaciatą, sratą taką kostkę i będzie dobrze. Czyli coś się rozgadałem znowu, a miałem powiedzieć wam o cenie, ile to kosztuje, a więc taka kostka u mnie 57, ale myślę, że może 60, może 55, może 62, to zależy, w tych granicach. Koło 60 zł kostka taka brukowa kosztuje, może być trochę taniej, trochę więcej. U mnie na przykład, gdzie pójdzie najprawdopodobniej 100 metrów, nie wiem jeszcze, czy będzie taras. Taras raczej nie będzie tam, ja chciałem płytę dać, taką dużą płytę, ale Ania coś tam trochę burczy i jak burczy, to lepiej, żeby się nie zaczęła mocniej burczeć, to pewnie będzie tam drewno. Akurat ja nie za bardzo jestem za tym, bo wiem, co to znaczy na tarasie drewno po kilku latach. Ale będzie to będzie, za kilka lat może już się zmieni coś tam i się zrobi, więc taras będzie najprawdopodobniej drewniany, więc pójdzie troszkę mniej jak 100 metrów takiej kostki, więc sama taka kostka będzie kosztowała mnie około 6000. Liczę, że 100 metrów. Tak zaokrąglmy i to będzie 6000 sama kostka. U mnie jak gdyby nie ma dużo tej kostki, ale sam podjazd do garażu, 4-metrowy i 10 metrów, daje mi 40 metrów samej jakby tej kostki, tak? Plus ten chodniczek, plus tu troszkę szerzej, plus obwódka w koło domu. Tam nie wiem, najprawdopodobniej kostka tak wydaje, będzie 80 cm. Czyli jakieś tam, no tyle idzie tego, no. To tak się, jak człowiek spojrzy okiem, to wydaje się, że to nie jest tak aż tyle, ale ogólnie jest, sporowato metrów. No więc kostka będzie mnie kosztowała w granicach 6000. Do tego oczywiście trzeba doliczyć podsypkę. Czy to będzie jakaś żwirowa, czy to będzie jakaś pospółka wcześniej, a później dopiero na przykład żwir. To już zależy od gruntu, od tego, co tam macie, bo jak glina, to wiadomo, że lepiej więcej wykorytować, więcej tego wywalić i nasypać dobrego materiału, czyli pospółę i dopiero potem żwir. Ale tutaj to będą właśnie zależne ceny od tego, czy potrzebujecie dużo, jak dużo, to trzeba sprzęt, jak sprzęt, to trzeba go wynająć, to są znowu koszta kilkaset złotych, powiedzmy, za, nie wiem, kilka godzin pracy. Do tego wiadomo, że ten materiał, który trzeba pod spód wrzucić, no i cement, obrzeża. Także u mnie na przykład wyjdzie gdzieś około, sam materiał, około 8000. Z tym, że ja już nie używam, już nie pamiętam, ile płaciłem tu za to, jak gdyby przygotowanie wstępne, bo ja tu miałem już wszystko wybrane, takie tą ziemię czarną jak gdyby i nasypane tutaj mam żwiru, jakieś tam pospóły pod spodem i tak już miałem to przygotowane, więc u mnie akurat nie było tego kosztu. Już tylko teraz to wszystko ładnie wyrównać, to leżało rok czasu, więc też trochę zagęszczone jest, jeszcze ja pojeżdżę zagęszczarką, więc to jeszcze dobiję, ale to już później jak tu wszystko rozplantuję, tak mniej więcej powierzchnię, żeby na tym podjeździe pasowało, czyli u mnie ogólnie powiem, bo kurna, tak mówię i się zapominam, około 8000 będzie sama kostka kosztowała z położeniem, z moją robotą, czyli bez firmy. Teraz ile u mnie bierze firma, no to powiem wam tak. Mam dwóch znajomych, którzy ostatnio w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy kładli kostkę. Jeden kładł 250 metrów, a drugi 230. Dość dużo. Tutaj na marginesie wam powiem, że mając małe działki, pilnujcie się z tą jak gdyby zakryciem tego terenu, żebyście nie przekroczyli 50% powierzchni działki, czyli zabudową stałą, czyli domem, altanką, kostkami różnymi, jakimiś tam podjazdami, żebyście tego nie przekroczyli, bo załapiecie się na opłatę deszczową, ale to nie na dzisiaj temat ogólnie, więc tylko o tej kostce. Mam tych dwóch znajomych, którzy robili, jeden 250 metrów i zapłacił 50000 zł, razem z materiałem, nic inwestora nie obchodziło, czyli zakładam, że tam na materiał, tak według moich wyliczeń, wyszło 22000 z tymi wszystkimi jakby żwirem, podsypką, cementem, wszystko 22000, czyli robocizna 28000, czyli za 250 metrów 28000, to jest jakieś 110 zł za metr. Takie są ceny, sorry, wybaczcie. Czy to drogo, czy mało, nie wiem.
nie spodziewałbym się w każdym razie, że to jest aż tyle kosztuje, ale kosztuje. Praca jest ciężka, tam robili chyba ze 3 tygodnie, bo to tak we 2 osoby, tylko tam raz przyjeżdżała koparka, to coś tam przyjeżdżali, to wyjeżdżali, że ogólnie z 3 tygodnie we 2 robili. Czy to jest dużo, czy mało? Nie dla mnie to w sumie oceniać. U drugiego kolegi było 230 metrów i tam skasowała firma 56 tysięcy złotych. Z tym, że też było tylko korytowanie, nawiezienie nowego materiału i kostka. Kostka podobna jak moja, także w cenie jakiś też 60 zł za metr. Może troszkę więcej, bo to wiadomo, że różnie nie jest taka sama jak moja, troszkę inna, no więc może była troszkę droższa. Ale czyli 230 metrów, czyli zakładamy, że koszty materiału były podobne jak tam u tego, czyli jakieś 22, może 25 tysięcy ze wszystkim, z czasem, a 30 tysięcy to zarobek. Czyli tutaj za 230 metrów wyszło jeszcze więcej, jak gdyby za metr kwadratowy, bo wyszło gdzieś ze 120-130 zł w ogóle. Więc ceny są jakieś odlotowe, gdzie ja ze znajomym rozmawiałem jakieś z 2 miesiące temu, który nie zajmuje się tym jak gdyby na stałe, ale mówił mi, że kostkę, że oni tam gdzieś robią, czy wynajmują firmy, to robią im za 140 zł metr kwadratowy z kostką, ze wszystkim, nic ich nie obchodzi. Także powiem wam szczerze, że nie wiem, jak to naprawdę wygląda. Te dwa przykłady wychodzi, że za samą robociznę trzeba, musieli ludzie zapłacić powyżej 100 zł za metr kwadratowy. Także jest jak jest. Jeśli tam by była ta cena 140 zł, tak jak ten kolega mówił, z materiałem, czyli liczmy, że 80 zł materiał, no to 60 zł tylko zarobek, czyli o połowę jak gdyby tani. Ale tutaj to nie wiem, czy to trzeba szukać firm, czy to... Nie wiem, od czego to zależy naprawdę. Ja jakby nie interesowałem się, że jakie te ceny naprawdę są, ile ktoś by mi wycenił, chociaż mogłem to zrobić, teraz żałuję, że tego nie zrobiłem. Bym wiedział też już tak dokładnie, ile na przykład zaoszczędziłem, robiąc to sam. No myślę, że pewnie z 10 tysięcy na pewno, bo tak myślę, że pewnie z tyle by tutaj firma, która by przyjechała, to wzięła, no bo może 5, nie wiem, no mniejsza z tym, zresztą nieważne jest to, jak wiecie, ja większość tak robię sam. Także co, no tyle krótko, nie ma co tutaj za długo gadać. Pokazywać wam nie pokazuję, bo tak jak wam mówiłem, że są kanały, tam brukarz właśnie, który pokazuje i od niego można czegoś tam się troszkę nauczyć albo podejrzeć, a osoby, które mają troszkę nawet pojęcia o robocie, to taką kostkę położą sami, wystarczy, że raz czy dwa razy widzieli gdzieś tam, jak ktoś kładzie, i też poradzą sobie. Także jak ma tam ktoś chęć, to nie jest trudna robota, w sumie bardzo łatwa. Nie ma ktoś zagęszczarki, akurat mam dzięki koledze Tomaszowi, bo mi pożyczył, bo ma prywatną, ale jak nie macie, to możecie ją wynająć, kosztuje tam 100 zł za dzień czy 150, czyli nawet jak dwa razy wcześniej sobie zagęścicie przed kostką, później jeszcze weźmiecie, żeby zagęścić kostkę, jak gdyby już jak położycie kostką, pojeździć jeszcze tą zagęszczarką z gumą, to będziecie tam, zapłacicie 200-250 zł za, dodatkowo za tą zagęszczarkę i też sobie poradzicie. Więc kto tam sobie może, to może. O tych kostkach z posypką już mówiłem, o tej kostce mówiłem, może, że to obrzeże, wiadomo, też koszt dodatkowy i tak to jest. Nie wiem, czy mówiłem na samym początku, ja nie mam teraz za bardzo czasu do nagrywania, bo pracuję, no nie ukrywam, że trzeba było podjąć jakąś pracę, bo Niemcy na razie stoją, nie wiadomo co będzie dalej i tyle, no i trzeba też jakąś kasę zarabiać tutaj na życie, nie tylko na życie, bo i właśnie na takie materiały różne, które trzeba kupić, a jak się nie ma jeszcze skończonego domu. I co, jutro idę zdejmować budki lęgowe, nagram jakiś krótki filmik o tym. Mam nadzieję, że wszystkie były zamieszkałe. Wiem, że część na pewno, bo widziałem, a może wszystkie. Zdejmuję je dlatego, że są, część jest z nich do naprawy. Pokażę wam zresztą dlaczego. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Miłego weekendu. Dzisiaj pogoda mglisto, pochmurna. Fotowoltaika u kolegi nie ruszyła jeszcze i pewnie już nie ruszy, bo już jest godzina prawie 14. Także jak ktoś tam mówił, że rusza zawsze, to znaczy, że czasami jednak nie rusza. Dzisiaj u kolegi mojego nie ruszyła zupełnie. Teraz jeszcze spytam się u tego drugiego, u Bogdana, który ma obok mnie tutaj niedaleko. Także spytam się też jeszcze jego, czy jest to takie proste z tą fotowoltaiką. Zresztą dzisiaj nawet jakby ruszyła, to nawet jednego kilowata, jednej kilowatogodziny wam by nie wyprodukowała. Dobra, ale po co tam o tym?
jak zaczęliśmy o kostce, to kończmy to kostką. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Miłego wieczoru sobotniego i jutro niedzieli. Idźcie na spacer, bo fajnie jest w lesie teraz, jak te drzewa żółkną, liście są takie żółte. Chociaż już dużo pospadało i mało tego zostaje, ależ taka końcówka jest naprawdę fajnie. Także na razie, trzymajcie się.